Witam Ciebie, mój drogi. Chciałem dzisiaj zostawić pewną wiedzę. Jest to wiedza dla osób, które uważają, że są niewystarczający z wyglądu, są za niscy, są musiejący, nie mają e, tej tak zwanej atrakcyjności pasywnej, która powoduje, że są atrakcyjni dla kobiet naturalnie, i po prostu im się wydaje, że z takim wyglądem mają problem, i często poddają się już na starcie. Nie chcą się rozwijać w relacjach, bo po prostu oni wychodzą z założenia, że ze swoimi wadami nie mają szans. Oprócz tego dochodzą jeszcze u nich inne poglądy, że kobiety wolą takich, owakich, no i siebie skreślają na starcie. I teraz powiem Ci, jak to z tym jest. I od razu Ci powiem też, że moim celem tutaj, nagrywając ten odcinek, nie jest ciebie podbudować. Może ciebie podbuduję. Podejrzewam, że rykoszetem, ale. Nie jest to moim celem, więc zacznijmy od takich podstawowych problemów. Może od łysienia. Zdarzało mi się, że ktoś pisał mi kilka razy Rafał, co ty zrobiłeś z włosami, bo na starych filmikach masz zakola, teraz masz normalne włosy, co zrobiłeś? Otóż zmieniłem fryzurę, nie zmieniłem nic w związku z moimi włosami i bym nie zmieniał prawdopodobnie. Bo nie czuję takiej potrzeby, nigdy o tym nie myślę. Uważam, że męstwo nasze i nasza atrakcyjność jest to, kim my jesteśmy, i włosów, wypadanie jest rzeczą naturalną, w związku z czym naturalne rzeczy powinniśmy akceptować. Yy, nie, nie robiłbym z tego problemu. Za to, co bym zrobił, uważam, że łysi-faceci są atrakcyjni. Zresztą, yy, według rankingu najbardziej atrakcyjnych mężczyzn na świecie, właśnie głównie są to łysi-faceci. W związku z czym, jeżeli zacząłbym łysieć, to bym po prostu pewnie ogolił się na zero. I to nawet powiem szczerze, że chodziłbym z dumą, ogolony na zero, bo wiem, że tacy faceci się rzucają w oczy, są atrakcyjni. Więc nie ma problemu, yy, jeśli chodzi o włosy, tak? Nie róbmy z tego problemu. Bo jeżeli będziesz robił z tego problem, zaniżasz swoją pewność siebie w sposób jeszcze do tego taki y, bardzo nieatrakcyjny dla kobiet, bo pokazujesz, że jesteś wrażliwy na swoim punkcie. Kobiety przy tobie nie będą czuć się bezpiecznie, skoro jesteś taki miękki, tak? Drugą rzeczą jest wzrost. Tak, to prawda, kobiety wolą wysokich mężczyzn na ogół. No, wiadomo, są takie. Które na to przymkną oko, ale na ogół jest tak, że kobiety wolą wysokich mężczyzn. Co to znaczy wysokich? Podejrzewam, że jest to taka działka od metra 80 m w górę. Faceci, którzy mają 175, faceci, którzy mają 172, uważam, że tutaj yy, nie ma problemu. Może być takie coś, że kobiety pomyślą, no nie zaszkodziłoby mu kilka centymetrów więcej, ale jest ok. Jeżeli masz poniżej metra 80, m, no to uważam, że tutaj zaczyna się ten próg, gdzie może po prostu. To rzutować na Twoją atrakcyjność w oczach kobiet. Bo co z tego, że ja Ci powiem, że to nie ma żadnego, żadnego absolutnie znaczenia, powołując się tutaj na osoby mające może 150 plus, 160 plus, które opływały w kobietach, skoro. Ty się uśmiechniesz, powiesz o dobry filmik, Rafał, a później znowu w realu będziesz miał problemy, że kobiety jakoś tak nie będą ci wchodziły. Na portalach randkowych będą pytały o wzrost yy, i nie będą chciały się z tobą spotkać i tak dalej. Nie będziemy kłamać. To ma jakieś znaczenie. Więc teraz. Co w związku z tym, co ty tak naprawdę teraz możesz ugrać? I tutaj podczepię też teraz pod to osoby, które uważają, że mają braki innego rodzaju, czyli na przykład nie są ogólnie zbyt atrakcyjni, bo często w moich komentarzach. Są tacy faceci, którzy po prostu zostawiają takie komentarze, a co jeśli i tutaj wymieniają. Ja jestem taki, owaki, zaniedbany, niski, więc podepniemy tutaj te wszystkie nieatrakcyjności. Więc najbardziej prostą regułą i, co, i czymś filozofią, która ciebie nie powinna zdziwić, to jest Zmaksymalizować swoją atrakcyjność z tym, co masz. Nie będę ci dawał rad, typu noś buty, które mają kilkucentymetrową podeszwę, bo takie też są. Możesz to robić, oczywiście. I czy to coś pomoże? Może mikroskopijnie coś pomoże, możesz takie buty nosić, tak? Ale to nie rozwiąże problemu. Dlatego, że ja zauważyłem, że te osoby, które są niskie, to przy okazji um, mówię o moich klientach, których poznałem i którzy długo nie mają efektów, to u nich i tak leżą cechy charakteru. Sam wzrost jest minusem, ale nie na tyle dużym, żeby nie dało się tak naprawdę z kobietami osiągnąć. Bardzo dużo, nawet nie czegokolwiek, ale bardzo dużo da się osiągnąć z niskim wzrostem. Są na to liczne dowody, ale jeżeli już masz ten niski wzrost, to nie możesz sobie pozwolić na kilka innych jeszcze braków, bo to już będzie za dużo, to się będzie składało na całość. Więc tak, znam osoby wysokie, które mają cechy charakteru takich cipek trochę, no i oni mają problemy z kobietami, no bo oczywiście te cechy, które są niemęskie dla kobiet, odstraszają je najbardziej. Ale jeżeli facet jest niski i jeszcze pozwala sobie na jakąś Cipowatość, to tutaj już wszystko jest rozwalone Dlatego tutaj trzeba ewidentnie Dokonać pewnego rozróżnienia, może samodzielnie A może z czyjąś pomocą, swojego zachowania Przy kobietach, czy tam Do, tek, do tych relacji wkrada się coś niepokojącego Często oczywiście ma to związek z wychowaniem Gdybyśmy popatrzyli głębiej, a znam już jakąś ilość Takich facetów, którzy mają z tym z tymi kobietami problem są niscy, uważają, że tu jest ten, ten największy problem. Natomiast się okazuje, że oni właśnie mieszkają z rodzicami wciąż i działają połowicznie, czyli w taki sposób, że oczywiście są zagorzałymi studentami uwodzenia, oglądają te YouTuby, stosują się do rad, tylko oczywiście w zakresie takim, który pozwala im. Zostać jeszcze w tej swojej strefie komfortu, czyli wprowadzają wszystko, co jest łatwe do wprowadzenia, ale nie wprowadzają tego, co ich kosztuje najwięcej jakiejś wewnętrznej mocy. Czymś takim właśnie może być postawienie bardzo zdecydowanego kroku i postawienie na przykład na karierę w większym mieście, wyprowadzenie się z domu, yy, rzucenie się na głęboką wodę w wielu dziedzinach yy, i wykształcenie silnego charakteru, ale też być może. Właśnie zasięgnięcie u, u, u kogoś, kto widzi więcej rady odnośnie tego, czy w moim charakterze jest coś, co może kobiety odstraszać, bo często niestety jest. Ja zauważam, że są osoby, które dokonują progresu w takich y, obszarach, y, umiejętności miękkich, y, różnego rodzaju, ale które nie są i tak tymi najbardziej istotnymi, bo kiedy kobieta. Tupnie, tak jak potrafi tupnąć, a jest piękna, zawsze to on jednak ostatecznie, ten facet się ugnie, zawsze to ustąpi, bo niestety, no ten jego charakter nie jest na tyle mocny, albo coś tutaj wychodzi z wychowania, coś, coś się dzieje niepokojącego, on po prostu ostatecznie przegrywa tę mentalną potyczkę. I to się tylko z jego wzrostem nakłada. Więc, jakby, popatrzcie właśnie na tego Leroya, o którym mówiłem. To jest mega kozak. To jest taki kozak z charakteru. On jest nieatrakcyjny fizycznie. Ustalmy to. Do tego pewnie ma brzuch. Do tego, oczywiście, nie ma włosów, tak? Jest łysy. Jest niski. Ale ma cholerne jaja. Nie ma. Takiej osoby w świecie wielkim, tutaj w Polsce, czy to wojewódzki, czy ktokolwiek inny, kto cieszy się szacunkiem, nie ma takiej osoby dla takiego Leroya, którą on by respektował na tyle, że dałby powiedzmy odezwać się do siebie w jakiś lekceważący sposób, że dałby sobie coś narzucić, jakąś filozofię. On po prostu. Ma cholerne jaja, ma duże jaja. Możecie powiedzieć, że jest sławny, że był pierwszym raperem, że, że jest bogaty i dlatego akurat w jego życiu są kobiety, ale uwierzcie mi, to nie jest prawda. To jest teraz tylko jeszcze spotęgowaniem tej jego atrakcyjności. To, 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 to wszystkim, wszystko, czym on się otacza. Ale podstawą był ten charakter. I to ten charakter mu to wszystko zapewnił. Mam też w swoim kręgu znajomych takich yy, facetów, którzy mają właśnie między metr a metr 70. I znam takich, którzy otaczają się pięknymi kobietami, nie mając tej sławy. Ale co oni robią? Na przykład teraz jeden, o który, który mi się przypomniał, no to poszedł mocno w sport. I miał taką sylwetkę, której mogli mu pozazdrościć jego koledzy. No i ci wyżsi tutaj, no trochę to rekompensowało. Ten jest wyższy, ale ten jest tak super zbudowany po prostu idealnie zbudowany, no nie? Do tego był bardzo pogodny. Czyli miał mindset taki, że wszystkich wspierał w otoczeniu. Nie był tą osobą, która uważała się za gorszą, tylko był takim właśnie inicjatorem zdarzeń. Był zawsze uśmiechnięty, zawsze kładł rękę na ramieniu, wchodził w towarzystwo, temu układ na ramieniu, temu kładł na ramieniu, rękę, co tam chłopaki, co tam robicie. Yy, I mobilizował. Trzeba coś robić, trzeba działać. Zawsze był po prostu zaradny, zawsze nad sobą pracował i się nad sobą nigdy nie użalał. I to powodowało, że taka yy, wydawał się taką mocną osobowością, że jak dziewczyny poznawał, to po prostu ten jego taki entuzjazm, ten rozpęd taki, ten dobry humor wraz z jego dobrym wyglądem i świetnym zadbaniem powodował, że te metr sześćdziesiąt kilka, które miał, jakoś po prostu przechodziło mu płazem, tak? Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Wzrost ma znaczenie, ale teraz wiedząc o tym, że tego wzrostu, powiedzmy, nie macie takiego optimum, trzeba... Pracować nad innymi rzeczami. Rozdzieliłbym je na dwie kategorie. Pierwsza to jest wygląd, czyli po prostu tutaj już nie ma kompromisów. Dbać o siebie jak się tylko da i oczywiście nad sylwetką, podstawa podstaw. Nie musisz dbać o sylwetkę, bo są osoby takie 1,60 m, 1,70 m, które otaczają się kobietami, a ym, które nie mają tej sylwetki, no ale to są osoby, które z czegoś zasłynęły. Przypomina mi się gość, który nie pamiętam niestety tutaj jego nazwiska, ale jakiś taki ruski tancerz, który był bardzo niski, nawet Arnold Schwarzenegger w swojej autobiografii o nim pisał, że kiedy go zobaczył, to odebrało mu pewność siebie. Arnold był bardzo pewną osobą, bardzo pewny siebie był. Z racji na te wszystkie sukcesy, na tą wielką sylwetkę, posturę, był bardzo pewny siebie, ale jak zobaczył tego małego i chudego tancerza, to mówi, że odebrał mu pewność siebie, że tamten miał w sobie taką siłę. Ale to właśnie ta siła sprawiła, że Arnold napisał o nim w książce, że gość był znany, że zrobił karierę, miał tą siłę, tak? Zauważ, że wielcy przywódcy w historii świata bardzo często byli niscy i to dawało im jakąś taką waleczność, bo nawet chyba jakieś badania były na ten temat przeprowadzone, że faceci, którzy są niscy, mają jakąś większą taką waleczność, większe ambicje w życiu na ogół. Wy wyżsi faceci mniej muszą się starać, przez co są bardziej ospali. I coś w tym jest. Powinieneś być dynamiczny, powinieneś być przedsiębiorczy, powinieneś być pełny nadziei, powinieneś być silny. Teraz możesz powiedzieć tak, Rafał, no ale z cechami charakteru, tak jak i z cechami fizycznymi ludzie się rodzą. I niektórzy rodzą się tacy jak Leroy, a niektórzy rodzą się po prostu tacy Jesteś mięscy tak, z charakteru, no nie są tacy silni, do tego pochodzą z jakiegoś tam otoczenia niezbyt sprzyjającego. No i co w takich sytuacjach? A w tej sytuacji ci powiem, że już mamy dowody na to i to od bardzo wielu lat już w samorozwoju że cechy charakteru nie są ci dane z góry, tylko że ty sam kształtujesz siebie. Twój charakter to jest jak projekt, który sobie zakładasz, a potem wypełniasz go działaniami. Dlatego możesz wypracować w sobie nowe cechy charakteru. Stąd właśnie dlatego, na przykład, pierwsza rzecz, jaką stworzyłem, jak zacząłem yy, pisać poradniki o uwodzeniu, to było od razu mówiłem o postawie i o cechach atrakcyjnych. Dlatego, że sam zauważyłem, że bardzo dużo się zmieniło w odbiorze kobiet, kiedy tylko zacząłem pracować nad tymi cechami, które decydują o tym, czy jesteś atrakcyjny dla kobiet, czy nie. Na razie nie mówiąc o wyglądzie, no nie? Dlatego to było tak bardzo ważne. I siedziałem nad tym i wykształcałem, kułem ten swój charakter. Rozliczałem siebie za to, że tu byłem za miękki. Tam nie byłem decyzyjny. Tutaj się za bardzo wylewałem, bo czułem może jakiś tam brak poczucia własnej wartości, więc chciałem się zrekompensować i wszystko o sobie mówić, być taki, że na każde pytanie wszystko odpowiadać, a potem, Rafał, to nie jest cecha atrakcyjna. Atrakcyjna. Cechą atrakcyjną jest większa tajemniczość, bo to powoduje, że uzyskujesz wrażenie, że o, on nie chce się sprzedać, czyli jest pewnie wartościowy, coś ukrywa, jest czymś dobry. Jest wiele takich cech, właśnie jakby w fundamentach, od tego zaczynałem, dlatego że, że to są podstawy podstaw i rozliczając siebie samemu, czy robimy to, co Rafał na przykład pisał, yy, czy nie robimy tego, możemy na bieżąco kuć ten swój charakter. Wzmacniać go. Jeżeli później mi mówisz, Rafał, no, no to nie jest tak jak mówiłeś, no, coś tam popracowałem, coś tam wcieliłem, ale dalej nie wchodzi. Sorry, wymagaj od siebie więcej. Czasami jest to kwestia y, zrobienia takich y, wymagających bardzo dużej odwagi rzeczy nad wyraz przy kobietach. Złożenia im niemoralnej propozycji w pierwszych dwóch, trzech y, zdaniach, y, y, kiedy z nimi y, obcujesz, żeby zobaczyć, y, że jak zrobisz coś, co cię tak bardzo stresuje, no to sprowokujesz jakby nowe prądy w swoim życiu, nowe odpowiedzi ze strony kobiet. Że, że ruszysz w pewien sposób ten swój charakter, który jest za miękki. No są różne na to sposoby. Tutaj strzelam tylko w powietrze, bo nie wiem, z kim konkretnie miałbym tutaj akurat pracować, ale no zachęcam w każdym razie do rozwoju. Mam nadzieję, że trochę wyklarowałem w głowach niektórych, co powinni myśleć o tym swoim wzroście. Jest dobrze, po prostu działajcie, da się zrobić wszystko. Pytanie, czy jesteście. W stanie to zrobić, czy chcecie tego na tyle bardzo? Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Jeśli uważasz, że w jakiś sposób było przydatne to, co powiedziałem, możesz zostawić lajka, like, będzie to dla mnie znakiem, że tak właśnie było. Bardzo mi będzie miło, jak będziesz moim subskrybentem, będziesz powiadamiany na bieżąco o nowych materiałach. Jeśli jesteś za samorozwojem w relacjach, no to to jest dobra decyzja. Zapraszam cię także na mojego bloga, do którego link znajdziesz pod filmem. Tam jest więcej materiałów niż na samym YouTubie. Są treści, których tutaj nie ma. Moim celem jest to, abyś dostawał od kobie to co najlepsze, bo wtedy poprawi to jakość całego twojego życia.